Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam na imię Elisabeth i chciałabym dzisiaj w takiej krótkiej prezentacji przedstawić znaczenie bardzo takiej ważnej karty w tarocie, która rozpoczyna cały rozkład i jest zapoczątkowaniem bardzo wielu, inicjuje bardzo wiele sytuacji, jest zapoczątkowaniem wielu sytuacji. Będę przedstawiała karty z bardzo popularnej talii. Tarot nazywa się Rider White i jest to talia, której używa bardzo, bardzo wiele osób, bardzo wiele tarocistów, ezoteryków. Ta karta, którą chcę przedstawić, to jest właśnie ta rozpoczynająca, która popularnie nazywana jest głupcem. Troszeczkę ta nazwa mi nie odpowiada, ja wolę używać nazwy wędrowiec, nawet zresztą bardziej widać właśnie taką postać wędrującą niż głupią. Głupiec zapewne stąd się bierze, że jest to karta, która ma za zadanie pokazanie tej początkowej drogi, tego początkowego momentu, kiedy jeszcze wszystko może się nam wydawać właśnie takie z poziomu małego, niskiego, głupiego, jeszcze nie mamy doświadczenia, nie wiemy jak się zachować, nie wiemy jak w danej sytuacji będziemy reagować, nie znamy samych siebie i stąd jest taka nie nazbyt sympatyczna nazwa głupiec, ale wędrowiec już jak najbardziej pasuje do tej postaci, ponieważ jest to postać, która rozpoczyna swoją wędrówkę przez życie. Zobaczmy, jakie ma przez życie i przez wszystkie swoje życiowe doświadczenia. Zobaczmy, jakie są rekwizyty, jakie rekwizyty przynależą do tej postaci. Mianowicie tutaj mamy bardzo taki fajny plecaczek, woreczek, jak go nazwać, z najróżniejszymi doświadczeniami, które, jeśli wierzymy w reinkarnację, biorą się z wszystkich naszych poprzednich doświadczeń, z poprzednich wcieleń i w tym właśnie takim bagażu, który niesie wędrowiec, te wszystkie doświadczenia się znajdują. Z nich, pomimo tego, że rozpoczyna cykl na nowo, będzie czerpał. Będzie z tych doświadczeń czerpał i będzie z nich korzystał, wcale nie aż taki właśnie głupiec, jak się go nazywa i jak się go prezentuje. Przy okazji nasz głupiec jest w towarzystwie psa. Bardzo często na bardzo wielu kartach, na bardzo wielu autorów tarotów używa właśnie symbolu psa jako symbolu podświadomości. Pies jest nie tylko przyjacielem człowieka, ale pies jest tutaj konkretnie przy tej figurze wędrowca jest użyty jako symbol podświadomości, jako wyraz tego, co jest ukryte w naszej podświadomości i nami bardzo często powoduje, rządzi, zarządza, dominuje nad naszymi zachowaniami. W związku z tym należy pamiętać, że instynkt to jest coś, co może się okazać, że w bardzo wielu momentach ważnych naszego życia bierze górę i decyduje. W związku z tym, wracając do nazwy głupca, tutaj również można znaleźć uzasadnienie tej nazwy, no bo po prostu czasami ta podświadomość, ten instynkt, ta dominacja czegoś, czego nie znamy, co wypływa z naszej głębi, ta dominacja jest nazbyt poważna, nazbyt kontrolująca, nazbyt zarządzająca naszym życiem, a wcale tego czasami nie chcemy. Jednak mimo wszystko cieszmy się, kiedy w tarocie, w rozkładzie pojawi się głupiec, wędrowiec, ponieważ jest to zapowiedź zdecydowanie czegoś nowego i czegoś atrakcyjnego w naszym życiu.